Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o niesłychanej hipokryzji czołowej europejskiej polityk, czyli pani Angeli Merkel, która raz zastosowała przeciwko Polsce pewne zagranie, a za chwilę, gdy dokładnie takie samo zagranie zastosował wobec niej Donald Trump, to poczuła się upokorzona i była niesamowita krytyka, że jak ten Trump tak może. Co ciekawe, przy okazji wyszło chyba troszeczkę prawdy na temat niektórych polskich polityków i niektórych polskich komentatorów, którzy najpierw, gdy pani Angela Merkel szantażowała Polskę i to używała szantażu finansowego, że jeżeli nie zrobicie tego, co ja chcę, to obetnę wam kasę, to poleci po funduszach, które słusznie przecież wam się należą, i wykorzystywała swoją dominującą pozycję w ogromnej międzynarodowej instytucji, jaką jest Unia Europejska, i wtedy ci politycy i ci komentatorzy mówili: no tak, 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 tutaj Angela Merkel to w zasadzie to jest wina PiS-u i jak tak można? Zobaczcie, do czego PiS doprowadził, że nasza przyjaciółka Angela Merkel tutaj musiała się posunąć do tego, że aż podnosi, że ona by nie chciała, ale możliwe, że będzie musiała zrobić nam kuku. A za chwilę, gdy Donald Trump zrobił dokładnie coś takiego samego, czyli zastosował szantaż ekonomiczny, wykorzystując tym razem dominującą pozycję swojego państwa, czyli Stanów Zjednoczonych, w międzynarodowej organizacji, jaką jest NATO, i też znowu dominująca pozycja NATO, szantaż ekonomiczny, to ci sami komentatorzy i ci sami politycy, no to już mówili: nie, no tak nie można, przecież Niemcy są suwerennym krajem i to jest w ogóle okropne. No co swoją drogą właśnie jest tym bardziej straszne, że to są przynajmniej w tej deklaratywnej części polscy politycy oraz polscy dziennikarze pisujący czy też pracujący dla, jak twierdzą, polskich mediów, a moim zdaniem postąpili wbrew polskiej racji stanu, bo gdy, ja rozumiem, że można się jeszcze ponapierdzielać na arenie krajowej, że tutaj każde potknięcie PiSu czy też jakiejś innej partii rządzącej musi zostać wykorzystane przez opozycję, ale na Boga, nie w sytuacji, w której to będzie szkodzić Polsce. A jeżeli Niemcy wykorzystają swoją dominującą pozycję w Unii Europejskiej i obetną nam fundusze lub dopierdzielą jakieś inne kraje, kary, to chyba jest to w sposób oczywisty wbrew polskiej racji stanu. W związku z tym może by nie należało popierać Angeli Merkel, chociażby po to, żeby ona nie mogła mówić potem w Unii: zobaczcie, nawet polscy politycy mówią, że mam rację, że dopierdzielę tej Polsce i zwalę to na PiS. Ha, 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 ha. Bo tutaj się sprzeciwili Donaldinho, żebym ja go sobie wybrała na swojego przewodniczącego, jak tak można w ogóle. No i a znowu, polską racją stanu jest, jeżeli ktoś uderza w polityka, który nam szkodzi, no to przynajmniej polską racją stanu jest im mu nie przeszkadzać. A może wypadałoby poprzeć, pomóc albo powiedzieć: a patrz Angela, a jak ty tak robiłaś, to było dobrze, a teraz jak inni ci tak robią, to źle. Hipokrytka Angela, hipokrytka Angela. Słuchajcie, zaraz przejdę do części faktograficznej, powiem dokładnie, o co chodzi. Przypominam, że źródła jak zwykle w opisie. Na wstępie jednak chciałbym wam powiedzieć, że mniej więcej w tym momencie na kanale YouTube Superstacji powinien się już pojawić odcinek Pytowego Janusza bodajże, że w każdym razie programu Jaoka w Superstacji, ten niedzielny, w którym byłem. Serdecznie jeszcze raz dzięki Jaok za zaproszenie, było bardzo fajnie. Was zachęcam do obejrzenia tego materiału, jeżeli ktoś nie oglądał w telewizji, a jednocześnie tak do innych dziennikarzy takie małe oczko: jak ktoś chce mnie zaprosić, to link do kontaktów biznesowych jest w opisie. Niemniej jednak nie ma problemu, żeby na ten kontakt biznesowy przyszło również jakieś zaproszenie do wzięcia udziału w programie. Także tyle.
Ale teraz będzie warstwa, jakby to ładnie powiedzieć, faktograficzna. Najpierw Merkel grozi Polsce, bo może widzieliście tam w tytule i na miniaturce są dwie części. Merkel grozi Polsce, a potem Trump upokarza Merkel. Najpierw Merkel grozi Polsce. Kanclerz Niemiec, czyli pani Angela Merkel, poprzez media ze szczególnym uwzględnieniem ARD, grozi Polsce oraz Węgrom sankcjami ze względu na, i tutaj wszystko na reformy niezgodne z zasadami wspólnoty. Tak jest przynajmniej w wersji oficjalnej. Jednocześnie daje sygnał, że bądźcie pokorni, to wam odpuszczę. I tutaj będą dwa cytaty, potwierdzić prawdziwość tych cytatów. Oczywiście możecie klikając w źródła, które są w opisie. Mam nadzieję, że napięcia między Unią Europejską a Węgrami i Polską uda się rozwiązać rozmową, a nie poprzez nakładanie finansowych kar. Tutaj należy pamiętać, że jeśli polityk mówi, że ma nadzieję, że uda się rozwiązać coś rozmową, a nie poprzez nakładanie kar, to tak naprawdę ma na myśli ugnij się, zrób to, co ja ci każę, bo jak nie, to ci tą karę przysolę. Generalnie no, nie ma czegoś takiego, że polityk wspomina o karach. Wiecie, jak polityk mówi, zrobię wszystko, żeby Polska nie dostała tych kar, to tak naprawdę mówi, pamiętaj Polaku, ja ci mogę tą karę wlepić. Mniej więcej coś takiego to jest język dyplomacji. Teraz będzie cytat numer dwa. Znowu z Angeli Merkel, nie chcemy grozić, nie chcemy grozić, to jest najczęściej stosowana w dyplomacji groźba, nie chcemy grozić, żyć, ale, bo właśnie po nie chcemy grozić, prawie zawsze jest ale, nie chcemy grozić, ale chcielibyśmy się przekonać, że kraje te przestrzegają zasad prawa respektowanych w całej Europie. I tutaj właśnie tak powiedziała kanclerz Merkel, podkreślając, że nie chce nakładania kar, jak jeszcze raz mówię, im bardziej podkreśla, że nie chce, to tak naprawdę podkreśla, że może nałożyć na innych członków Unii Europejskiej, ale nie wyklucza, że w przyszłości to może się realnie stać. I teraz tak, co jest jeszcze ciekawsze, przypominam, że formalnie chodziło o to, że mamy reformy niezgodne z zasadami wspólnoty. I w Polsce chodzi m.in. o reformę sądownictwa, która Angeli Merkel się bardzo mocno nie podoba. Ja na temat tej reformy sądownictwa, szczerze mówiąc, to wolę się nie wypowiadać. Ujmę to w ten sposób. Mam sporo uwag do tej reformy sądownictwa. Za mało jeszcze na jej temat wiem, żeby się wypowiadać. Tak jak w wielu sprawach już się przekonaliście, że u mnie czasem temat może nawet poleżeć i kwartał, i dwa kwartały, a Gotuj za torem, które się wczoraj wreszcie pojawiło, chyba leżało rok, ale w końcu się pojawiło i to mi się wydaje, że jest najważniejsze. Czasem wolę odpuścić temat, nawet jak jest medialny, i się bardzo dobrze do niego przygotować, bo reforma sądownicza jest niesłychanie delikatna. Z jednej strony rzeczywiście polskie sądy w praktyce nie działają tak, jak powinny. Jest coś nie tak, że w Polsce jest bodajże więcej sędziów na 1000 obywateli niż we Francji, natomiast sprawy w polskich sądach potrafią trwać 10 lat, a w ogóle jeszcze są jakieś takie bardzo, bardzo dziwne procedury i potem bardzo dużo patologii, jaka jest w Polsce, właśnie wynika z tego, że w praktyce polskie sądownictwo nie działa, bo jak na przykład polski pracodawca skrzywdzi swojego pracownika i pracownik wie, że będzie się użerał w nim w sądzie 5 lat, a może nawet 10 lat, to nie idzie do sądu, odpuszcza. W związku z tym pracodawca wie, że jak skrzywdzi pracownika, to prawdopodobnie ujdzie mu to na sucho, więc masowo krzywdzi pracowników. Tak to mniej więcej wygląda. Także tutaj rzeczywiście jest coś nie tak. Z drugiej jednak strony, nie jestem do końca pewny, czy dokładnie to jest nie tak, co mówi Prawo i Sprawiedliwość. Ja widzę bardzo dużo systemowych problemów w polskim sądownictwie, które sprawia, że nasi sędziowie zamiast orzekać, to na przykład wypełniają bardzo dużo
papierków. Także tutaj wolę się na razie nie wypowiadać, wyrobię sobie zdanie do końca, to obiecuję, że wam powiem. W każdym razie, już wracając do tematu, sorry za taką długą przerwę, mam nadzieję, że była ciekawa. W ogóle, jak możecie, dajcie łapkę w górę i napiszcie mi coś miłego w komentarzu, to się vlog lepiej rozejdzie. Wracając do tematu, okej, może w Polsce jest rzeczywiście coś niefajnie z reformą sądownictwa, ale przecież w Niemczech mamy zdecydowanie coś niefajnie w ogóle z praworządnością, no bo co to za praworządność, jak mamy nierówność obywateli wobec prawa, a mamy ewidentną nierówność obywateli wobec prawa, ponieważ jest pewna grupa obywateli, o których nie wolno mówić źle, nawet jeżeli to prawda, bo za to grożą sankcje karne, był przecież na ten temat vlog, no to No sorry, ale to mi przypomina dogmat o nieomylności papieża. Początkowo był dogmat o całkowitej nieomylności papieża, że w każdej sprawie był nieomylny, no i też tacy władcy Europy to tak trochę, ej, ale to jak to tak, nie do końca. I potem jakby tak zawężono ten dogmat i powiedziano, nie w każdej sprawie papież jest nieomylny, tylko w sprawach wiary. I teraz jest pytanie, czy na przykład propagowanie zalewu Europy tak zwanymi uchodźcami to jest sprawa wiary, czy to nie jest sprawa wiary. Bo jeżeli podciągniemy to pod sprawę wiary, to Krzyś ma kryzys wiary. Tak to ładnie powiedzmy. Także w Niemczech ewidentnie źle się dzieje. Do tego jeszcze w Niemczech można założyć, że raczej chyba nie ma wolnych mediów, co pokazało tuszowanie masowych gwałtów w Kolonii w 2015 roku. Ba! Nawet ten fake news, jaki był puszczony w 2016 roku, po to, żeby go niezależne media podchwyciły, to w ogóle był fajne. Od razu powiem, że ja nie podchwyciłem. Coś mnie tknęło, że jakby tak kwitów brakuje, nie? Został puszczony fake news przez mainstreamowe media niektóre. Nie będę wytykał w Polsce, jaka gazeta puściła tego fake newsa, ale duża, że we Frankfurcie właśnie też były w tym roku gwałty. Podchwyciły to niektóre niezależne media. Natychmiast artykuły zniknęły na tych mainstreamowych mediach, za to pojawiły się artykuły, że o proszę bardzo, niezależne media łżą jak psy. Wredne, naprawdę bardzo wredne, bardzo chamskie, bardzo nieetyczne, co pokazuje, jak bardzo te media są upolitycznione. Bo już nie tylko to, nie tylko chodzi o to, że piszą to, co im się każe, albo nie piszą o tym, co im się każe, ale również służą do wycinania wolnych mediów. To jest bardzo przerażające. No to Niemcy mają problem, chociażby z wolnymi mediami, chociażby z równością obywateli wobec prawa, z wolnością wypowiedzi. Ba, ja bym nawet powiedział, że mają problem z przestrzeganiem takich podstawowych praw człowieka, jak możliwość zgwałcenia właśnie. To nie są podstawowe prawa człowieka, to są podstawowe żądania pewnych bardzo złych ludzi, żeby móc gwałcić bez konsekwencji. Natomiast podstawowe prawo kobiety do niebycia zgwałconym, niezależnie od tego, jak bardzo wyzywająco jest ubrana, mam wrażenie, że jest w Niemczech często łamane. Tutaj Miriam Shadid na ten temat się wypowiadała, jak to tak dokładnie wygląda. Ja z innych źródeł też podobne rzeczy słyszałem. No mnie nikt nie chciał zgwałcić, może dlatego, że jestem tak brzydki, a może dlatego, że jestem tak duży, a może dlatego, że ostatnio nie... Dobra, nie będziemy w to wchodzić, wrócimy do tematu. W Niemczech ewidentnie jest problem, który w zasadzie można by było się do nich przyczepić. We Francji jest ewidentny problem, Angela Merkel się nie czepia. Przecież tam stan wyjątkowy ograniczający prawa człowieka to już... No długi, długi czas jest i nic. Ale u nas ta nieszczęsna reforma sądownictwa bardzo mocno Angeli Merkel przeszkadza. Natomiast na Węgrzech, i to uwaga, to się robi już naprawdę cyniczne, na Węgrzech chodzi o odmowę przestrzegania traktatów Unii Europejskiej związanych z problemem uchodźców. I powiem wam szczerze, albo jestem głupi, albo cała ta wypowiedź Angeli Merkel skrojerowana była do osób, które są głupie. Ponieważ jeżeli ja dobrze pamiętam, znaczy generalnie oczywiście chodzi o to, że źli i niedobrzy Węgrzy po pierwsze nie chcą przyjmować tak zwanych uchodźców, a po drugie nie chcą ich puszczać do Niemiec. Ja tego nie rozumiem, bo zdaje się, że w traktatach o Unii Europejskiej i tym takim prawie unijnym
to nie ma słowa o tym, że jak horda tak zwanych uchodźców, często bez papierów, biegnie przez Europę, to masz ją przepuścić. Nawet więcej mi się wydaje, że tam jest odwrotnie, że kraj, w którym osoba, która się podaje za uchodźcę, pierwsze postawiła stopę na unijnej ziemi, to on jest obowiązany go zatrzymać i przeprowadzić pełną procedurę azylową, żeby się przekonać, czy to jest uchodźca, a może to jest tylko jakiś koleś, który chce żerować na naszym socjalu, a może gorzej, a może to jest na przykład Anis Tunezyjczyk, który chce ukraść ciężarówkę i wpierdzielić się w jakiś tłum ludzi, żeby pozabijać. Tak jak ten Anis, który na jarmarku bożonarodzeniowym mordował. Także mi tu się wydaje raczej, że jeśli ktoś nie przestrzega traktatów unijnych, czy tak powiedzmy ogólnie prawa unijnego, to Angela Merkel nie przestrzega tego cholernego prawa unijnego, a Orban to właśnie próbuje przestrzegać, prawda? Także on nie wpuszcza i tyle. I zwłaszcza, że Niemcy też się w tej chwili odgrodzili, w związku z tym ja nie rozumiem, o co chodzi. No bo Niemcy nie chcą przyjmować tych tak zwanych uchodźców, zaprosili, a teraz mówią, bawcie się u kogoś innego na imprezie. W związku z tym co? Jak Orban ich przepuści, wpuści na swój terytorium, a Niemcy zamkną, no to właśnie zostaną u Orbana. A Orban ich nie chce, no bo on ma swoich biednych, którymi chce się zająć i ma, może nie chce mieć takich problemów, jakie mają Niemcy, albo jacy mają Francuzi, albo mają Brytyjczycy. No, że on jest dobrym przywódcą i uważa, że dopóki tamci nie udowodnią, że naprawdę są potrzebujący, to nim nie będzie pomagał. Może pamięta, jak w 2015 wypierdzielali poprzednicy, którzy twierdzili, jacy to są biedni i głodni, kanapki i wodę i chleb, nie? Może to wszystko pamięta, no, a może po prostu widzi na granicy, kto stoi i kurczę, bo może jest na przykład rasistą i wie, że jaki kolor skóry mają ci ludzie, którzy uciekają z Syrii i wie, że ci, którzy stoją mu na granicy, to trochę tacy zaciemni na Syryjczyków. Cholera wie, różne rzeczy tam mogą być. W każdym razie to już jest ciekawe, no i oczywiście rząd PiS nie odpowiedział w ogóle na to i zupełnie uznając, że jest to próba zastraszenia i tutaj jest krytyka. Krytyka ze strony opozycji, części opozycji, krytyka ze strony niektórych niezależnych komentatorów, którzy właśnie mówią, jak tak można, bla bla bla, zignorować przyjaciółkę Angela Merkel, która słusznie tutaj nam wyciąga i to tego wcale nie można odebrać jako szantaż, no bo przecież ona co prawda mówi o pieniądzach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to przecież nie o to chodzi, Merkel jest naszą przyjaciółką. Wybaczcie, nie będę mówił nazwisk tych polityków, nie będę mówił nazwisk tych komentatorów. Wystarczająco dużo mam w tej chwili do użerania się. Sądzę, że jak otworzycie sobie niektóre stacje telewizyjne, to zobaczycie i tych polityków, i tych komentatorów. Nie muszę wam tego mówić. Natomiast to jest ciekawe pytanie, jak Unia może nas ukarać? No bo mówi nam się, że żeby zrobić tą procedurę praworządności taką już na poważnie, to muszą się zgodzić wszystkie kraje, bo to musi przejść przez komisję. No i tutaj mamy obiecane, że nam się Orban nie zgodzi, a no my rozumiem jako tak no w drodze rewanżu nie zgodzimy się Orbanowi, czyli w sposób jesteśmy bezpieczni. Po pierwsze, Orban to już wiele razy pokazał, że przede wszystkim liczy się interes Orbana. Po drugie, Orban ma prawo się czuć zdradzony, przynajmniej w kwestii tak zwanych uchodźców, bo przecież pani premier Kopacz zdradziła Grupę Wyszehradzką i głosowała za przyjmowaniem tych tak zwanych uchodźców w tym takim przymusowej relokacji i nawet zaciągnęła zobowiązanie, żeby Polska przyjęła 7 tysięcy tak zwanych uchodźców. Ja postuluję, żeby ich wszystkich po prostu dokwaterować członkom Platformy Obywatelskiej do domu. Ona wtedy nie miała już mandatu
społecznego, bo już nikt wtedy nie chciał Platformy Obywatelskiej, w związku z tym proponuje uznać, że ona się zgodziła w imieniu partii, a nie w imieniu własnym i ona ma po prostu, partia polityczna ma tych ludzi rozlokować koniecznie w mieszkaniach swoich członków i oni mają brać za nich odpowiedzialność, ale także tutaj się nie da, a może się da, może się nie da, co się zobaczy, ale przede wszystkim no, mogą nas po różnych funduszach pocisnąć i mogą nas pocisnąć tak bardziej oficjalnie, żebyśmy poczuli, a mogą tak zahachmęcić, no. Przecież już jest w tej chwili, była przy negocjacjach, że polscy rolnicy dostawali ileś tam mniej dopłat unijnych niż rolnicy francuscy i ten poziom procentowy miał rosnąć. Nie wiem, czy on już doszedł do 100%, czy ciągle rośnie, nie pamiętam tego. Natomiast no, już raz mieliśmy mniej. No to wystarczy, że na przykład spojrzą sobie dokładnie jaka jest struktura polskiego rolnictwa i coś wymyślą. Na przykład zaczną robić dopłaty tylko do wielkich gospodarstw. W Polsce mimo wszystko ciągle dużo jest gospodarstw takich niedużych, rodzinnych, a we Francji są już takie bardzo gigantyczne gospodarstwa, więc mogą stwierdzić, że na przykład dopłaty dajmy tylko do powyżej 100 hektarów. Można wiele rzeczy zrobić, żeby psa uderzyć, kij się zawsze znajdzie. Słuchajcie, teraz przejdziemy do Trumpa, który upokorzył Merkel. I tutaj oczywiście nie chodzi o to, że nie podał jej ręki do zdjęcia, co też warto skomentować, to na oddzielny filmik nie zasługiwało, ale warto. Bo tutaj niektórzy mówią, że Trump to hipokryta, bo jak widzieli tak prywatnie, to rękę jej podał, a do zdjęcia nie chciał podać. Słuchajcie, tu chodzi o gest. A w ogóle zacznijmy od tego, jak on mógł nie podać kobiecie ręki. Po pierwsze, Angela Merkel zdaje się, że walczy o równouprawnienie. W związku z tym to nie podał ręki kobiecie, tylko nie podał ręki politykowi. No, sorry, ale podobny jest genderyzm, nie? My Niemcy o to tak bardzo walczą, no to mają. No, sorry, nie ma przywilejów dla kobiet, tak? Nie podał ręki bezpłciowej istocie, a nie kobiecie, tak? W tym sensie. Więc tutaj nie wolno. A druga rzecz, należy pamiętać, że Angela Merkel zachowywała się tak profesjonalnie w polityce międzynarodowej względem pana Trumpa, jak mniej więcej, nie wiem kto, nie znam drugiego aż takiego, no może jak, może podobnie jak Donald Tusk, który też po nim jeździł, nie? Tylko, że Donald Tusk był takim trochę nikim w stosunku do Angeli Merkel, bo Donald Tusk był tylko formalnie przewodniczącym, ale nie pierwszym z wielu, tylko takim przewodniczącym bez prawa głosu, tak to ładnie powiedzmy, Rady Europejskiej, bo jest Rada Europejska, Rada Europy i Komisja Europejska. Trzy różne rzeczy. On był Rady Europy, Europejskiej Rady. Kurde, widzicie, jak mi się to wszystko myli. No natomiast Angela Merkel jest faktyczną władczynią Unii Europejskiej, ona faktycznie rządzi. Zwłaszcza odkąd Francja się rozpierdzieliła, a Wielka Brytania robi Brexit, nie? W związku z tym, no, ona bardzo mocno atakowała tego Trumpa i to zarówno w kampanii wyborczej, więc mu przeszkadzała, po prostu przeszkadzała mu zostać wybory. Ona nie tylko mówiła merytorycznie o nim źle, ona wręcz go obrażała. Po wyborach też, no, słuchajcie, to przyjęcie Baracka Obamy, jako że, no, ostatnia wizyta demokratycznego prezydenta USA, nie wiadomo na jak długo, no to brzmiało strasznie, no po prostu go upokarzała, no to wiecie, ktoś cię upokarza, ktoś cię wyzywa, ktoś ci w twarz pluje, no a potem żąda od ciebie, żeby było jakby nigdy nic, no to najpierw przeprosiny, potem szczera skrucha, no przeprosiny, szczera skrucha, potem naprawienie winy, no jak wina jest naprawiona, no to w tym momencie dopiero można mówić o wybaczeniu, a nie kurczę, wybacz, a nie zaczynać od tego nie było, zróbmy tak, żeby wszyscy o tym zapomnieli. No nie wolno, bo nam za chwilę mu znowu taki numer wywinie. W związku z tym on miał wszelkie powody, żeby jej łapy nie podać. I teraz tak, dlaczego podał jej prywatnie, a dlaczego nie chciał jej podać do zdjęcia? No bo chodzi o gest. Prywatnie, no to jej podał, kurczę, a że ktoś to nagrał, no to nagrał, tak? Natomiast do zdjęcia, gdyby on jej podał grabule, to by wyszło, że oni się pogodzili, że już jest wszystko okej. Okay. A on chciał podkreślić, że nie jest wszystko okej. Okay. To jest na tej samej zasadzie, jak spotykasz kogoś, kto ci bardzo, bardzo szkodził i chciał cię zniszczyć, tak? No to jak ci powie dzień
dobry na ulicy, no to kultura nakazuje mu to na ten dzień dobry odpowiedzieć, prawda? Ale jak ci będzie leciał z Rosią, a kolega trzyma telefon, żeby zrobić zdjęcie, no to ty kurczę, że masz z tyłu głowy, a potem wrzuci sobie na Facebooka i powie: o ty choju taki, przecież żeśmy się pogodzili, a ty teraz znowu coś kombinujesz, nie? No właśnie, chodzi o te gesty. Chodzi o to, żeby Angela Merkel nie mogła powiedzieć, że o ty taki, śraki owaki, przecież żeśmy się pogodzili. Także tyle. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że Stany Zjednoczone, znaczy Trump w imieniu Stanów Zjednoczonych żąda od Angeli Merkel spłaty 300 miliardów dolarów. Szczerze mówiąc, nie byłem w stanie sprawdzić w źródłach, czy chodzi o te takie normalne miliardy, czy chodzi o te takie amerykańskie miliardy, bo jeśli dobrze zrozumiałem, to w Stanach Zjednoczonych bilion jest odpowiednikiem naszego miliarda, natomiast ich miliard to jest chyba więcej, ale nawet, słuchajcie, nawet jeśli chodzi o nasze polskie miliardy, europejskie miliardy, to dla porównania ZUS wyliczył sobie deficyt na 2018 roku, o tym będzie niedługo w Plociuchu, we vlogu pod tytułem, słuchajcie, już nawet zapisałem tą nazwę tego Plociuszka, pod tytułem bankructwo ZUS coraz bliżej, co robić, jak żyć. Niedługo to będzie w Plociuszku, no i nam właśnie ZUS wyliczył na 2018 rok deficyt. I ten deficyt wynosi bagatela 68 miliardów złotych, czyli około 15 miliardów dolarów. Czyli mówiąc krótko, to ten hajs, te pieniądze, jakie Donald Trump żąda od Angeli Merkel, pokryłyby dziurę ZUS-ową na 20 lat. Niesamowity hajs, nie? Nawet dla Niemców, którzy są dużo bogatsi od nas. Żeby jeszcze nie było, to a propos tego, jak bardzo ZUS nas doi, jak bardzo mało z tego wynika i tak dalej. Te 63 miliardy na 2018 rok to jest tylko deficyt. To znaczy, tyle hajsu brakuje, mimo tego, że sobie tam wyliczyli, jakie będą składki, a przecież te składki i tak gigantyczne płacimy. ZUS dużo więcej pieniędzy naszych rozdaje. Tyle mu brakuje. Znaczy rozdaje. Czasem rozdaje, czasem wypłaca w formie zasłużonych emerytur. Ale na przykład czasem wypłaca na przykład emerytury pułkownikom wojskowi. Pułkownicy chyba nie mają emerytury ZUS. Dobra, nieważne. Ważne to, że na przykład, czasem na przykład wypłaca renty wyłudzone. Tak? I teraz tak, co tutaj jest ciekawe, bo ci sami Niemcy, którzy tak bardzo mówią, że tutaj zobowiązania trzeba spłacać, my mamy kasę, a wy się macie słuchać, bo to my mamy kasę, okazuje się, że Niemcy od 12 lat nie płacą na obronność w ramach NATO tyle, ile powinni. I tutaj warto powiedzieć, że każdy członek NATO powinien przeznaczać na obronność w ramach sojuszu 2% PKB. Niemcy od lat mają to w dupie. Tutaj Trump twierdzi, że od lat 12. Warto powiedzieć, że nie tylko Niemcy i tutaj NATO oraz Stany Zjednoczone, które bardzo, w zasadzie Stany Zjednoczone, znaczy NATO w zasadzie to stoi Stanami Zjednoczonymi. Mam wrażenie, że gdyby USA powiedziało, dobra, to ja robię USA-gzita z NATO, to NATO by od razu powiedziało, ale my to sobie możemy co najwyżej, nie wiem, wyklepać czołgi, albo złożyć, no nieważne co. W każdym razie tutaj NATO USA jest w NATO najsilniejsze i te USA często chwali Polskę, że wy Polacy to te 2% trzymacie, natomiast cała reszta, cała reszta to już tak niekoniecznie. Także tu warto powiedzieć, że nie tylko Niemcy. Dlaczego Niemcy to mają w dupie? Między innymi dlatego, że ich obronność zapewniają bazy Stanów Zjednoczonych, które są rozmieszczone na ich terytorium. I tutaj też warto powiedzieć, że oczywiście pierwotnie były to, jak rozumiem, bazy okupacyjne, ponieważ Niemcy, tacy wspaniałe są, przegrały II wojnę światową. Tak, nie, naziści nie byli ufolutkami, którzy sobie przylecieli, nazistowali i odlecieli, tylko to byli Niemcy, którzy nagle stali się nazistami, zaczęli wyznawać tą
zbrodniczą ideologię, a potem jak dostali w dupę, nagle stwierdzili, dobra, to my już nie jesteśmy nazistami, teraz się o nas nie czepiajcie. Ale bazy okupacyjne zostały, ponieważ Amerykanie stwierdzili, że jednak może to nie jest do końca tak, że to był jakiś taki wirus przejmujący kontrolę nad mózgiem, tylko jednak, że ci Niemcy świadomie to robili, więc te bazy zostały, a potem zaraz zaczęła się zimna wojna, w związku z tym tam w RFN-ie sobie stacjonowały wojska amerykańskie, no na zasadzie takiej, że to jest taka jakby pierwsza ziemia sojuszu, o tak to ładnie można powiedzieć. Oczywiście hipokryzja niemiecka w tym momencie jest level hard, zwłaszcza dlatego, że im obronność zapewniają Stany Zjednoczone, natomiast jakakolwiek próba rozmieszczenia baz, czy nawet w ogóle wojsk amerykańskich na ziemiach Polski bardzo mocno spotykała się z bardzo mocną sprzeciwem Niemiec. Zaraz oczywiście ja wiem, że niektórzy mówią, że te wojska amerykańskie tak naprawdę to okupują nasz kraj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie to pomińmy, bo nie chcę się na ten temat wypowiadać, pomińmy to, natomiast no jest hipokryzją, jeżeli ty masz te wojska na swoim terenie, a innemu nie pozwalasz, no bo założenie jest chyba takie, że Niemcy raczej nie są naszymi wielkimi przyjaciółmi i nie mówią tak po cichu, ej, ale te wojska amerykańskie to złe są, ja też bym się ich najchętniej pozbył w związku z tym i dlatego, żeby was też takie zło nie spotkało, to wy ich nie bierzcie. No gdyby Niemcy byli takimi naszymi wielkimi przyjaciółmi, to by zachowali sobie tych tak zwanych uchodźców dla siebie i nie próbowali ich nawcisnąć, prawda? To jest chyba dość oczywiste. I oczywiście w tym momencie niemieccy politycy oczywiście się oburzyli, powiedzieli, że powiedzieli, zresztą podobnie jak oburzyli i tutaj podobnie jak Duda wspomniał i oburzyli się mniej więcej tak samo jak wtedy, gdy pan prezydent Duda wspomniał, że Niemcy mordowali ludzi w czasie II wojny światowej i w dodatku jeszcze robili to zgodnie z prawem, oczywiście zgodnie z wypaczonym prawem, które sami uchwalili. Do dziś to przetrwało w dowcipach, tak? W takich, że na przykład jakiś Hans miał zabić 10 Polaków, a zabił 11, a przykaz miał tylko na 10, więc zaczął płakać, że zabił niewinnego Polaka. No nie, zabił 11 niewinnych Polaków, ale dla Hansa, takiego praworządnego Niemca, naziola, no to tylko jeden był niewinny, bo na jednego nie miał przykazu, prawa i tak dalej, tak? Także bardzo mocno się oburzyli. Słuchajcie, jakie było oburzenie? Oburzenie było takie, że Niemcy dużo płacą już na inne organizacje międzynarodowe, między innymi na ONZ. No to powiem wam szczerze, że po niemieckich, to chyba znaczy, że Niemcy już nie mieli żadnego argumentu, bo co to za argument? Nie wywiązujemy się z obowiązań wobec ciebie, ponieważ wywiązujemy się z zobowiązań wobec kogoś innego. Cieszysz się? Nie, kurde, nie cieszę się. Żądam, żebyś wywiązał się ze zobowiązań wobec mnie. To trochę że tak jak z niektórymi PR-owcami, którzy czasem piszą na ten firmowy mail i tak żądają darmowej reklamy swojego produktu. Na przykład, nie wiem, jakieś tam gry, gdzie się tam, nie wiem, tam nazwijmy to, dziwne rzeczy robi, nie? Nieważne. No i oni mówią, o, to jest wielka, wspaniała gra, my tutaj widzieliśmy, że ty ją sobie kupiłeś, bo nawet tam komentowałeś na Facebooku i chcielibyśmy ci powiedzieć, że to nie jest tak, że ta gra jest niefajna, tylko ona jest zajebista i po prostu fantastyczna, czy cię przekonałam? Krzysio milczy. Na drugi dzień, no bo kurczę, przede wszystkim Krzysio nie czyta tego maila, tylko tam jest ktoś, kto taką wstępną selekcję robi. I tak, no i cholerę, no ja już od dawna się nie zajmuję grami, w związku z tym, po co ona do mnie pisze ta osoba, nie? No ale później pisze drugi, trzeci raz, w końcu, dobra, już ja odpiszę, żeby się zamknęło, ale na zasadzie, ale o co tobie chodzi? Dlaczego ty mnie przekonujesz, że jest taka fajna i w ogóle o co chodzi? No bo mi zależy, żebyś nakręcił materiał reklamujący naszą grę. Słowo klucz reklamujący. Nie recenzję, która jest obiektywna, tylko reklamujący naszą grę. No, wiecie, pomijając fakt, że ja chyba nie jestem przekonany, czy mogę ze powodów etycznych reklamować wasz produkt, bo chyba nie jest najwyższej jakości, to powiedz mi, dlaczego miałbym za darmo reklamować wasz produkt?
No, bo my nie mamy pieniędzy, bo już wysłaliśmy jakiegoś kolesia tam i on sobie nagrał fajny film, jak sobie tam lata, a później jakiś innych kolesi, to daliśmy im to, innym to, więc ty musisz nas zreklamować za darmo, bo ci, pieniądze na reklamę to żeśmy wydali u twojej konkurencji. No, sorry, ale odpowiedź na coś takiego to może być tylko jedna. Zaczyna się na lwy, a kończy na lal. No, wiadomo o co chodzi, no. No, tak samo tutaj, no. Kurczę, argument. Trump mówi, ej, misie, za mało płacicie na obronność w ramach NATO. Ale za to dajemy ONZ-owi na misję dokarmiania tak zwanych uchodźców. Super. Po prostu fantastycznie. Wszyscy się jaramy. Cieszymy się niesamowicie, nie? To jest trochę tak, jakbym, nie wiem, poszedł do żony i żono, kurczę, umówiliśmy się, że w tym tygodniu ty gotujesz, a już drugi dzień z rzędu nie ugotowałaś mi obiadu. Nic nie szkodzi! Wiem, że ci nie ugotowałam obiadu, ale w zamian za to ugotowałam obiad kolesiowi, którego nie lubisz. Fajnie. Po prostu zachwycony jestem. Jestem. Także to jest masakra i tutaj jeszcze cytat. Cytat, który jest najlepszy w tym wszystkim. Celem wyprowadzania takich żądań jest bez wątpienia zastraszanie drugiej strony, ale kanclerz wzięła je na spokojnie i nie odpowiedziała na te prowokacje. Rozumiecie? Celem wyprowadzenia takich żądań jest bez wątpienia zastraszenie drugiej strony. Tak, zgadzam się. To jest zastraszenie Angeli Merkel pod tytułem Angela, rób to, co Trumpuś ci każe, bo jak nie, to jak ci dopierdzieli karę, to popamiętasz. Tyle tylko, że dokładnie to samo robiła przed chwilą Angela Merkel. To jest cytat, można sprawdzić, że rzeczywiście takie coś padło. Czyli tutaj zastraszanie Polski, żeby zrobiła dokładnie to, co chce, ingerowanie w decyzję suwerennego rządu oraz między innymi w tej sprawie, że przyjmować czy nie przyjmować tych tak zwanych uchodźców, bo jak nie, to będzie źle. Czyli dokładnie to samo. I teraz tak. Pamiętacie? Tak jak wcześniej ci politycy oraz komentatorzy mówili, jak można było nie odpowiedzieć Angeli Merkel? Przecież to jest nasza przyjaciółka i została tak olana. Nawet nikt jej nie odpowiedział. To tutaj jaki jest komentarz? Tutaj jest komentarz też, ale kanclerz wzięła je na spokojnie i nie odpowiedziała na te prowokacje. A tutaj PiS wziął to na spokojnie i nie odpowiedział na te prowokacje. No co miał zrobić? Postawić oba nasze sprawne czołgi na granicy? Swoją drogą jest żałosne, jak ten Macierewicz rozpierdziela armię. O tym kiedyś może nagram vlog, ja trochę więcej o tym poczytam. Dobra, komentarz do tego jeszcze. To jest oczywiście dwulicowość level hard. Dokładnie taka sama sytuacja, skrajnie różne reakcje, w tym polskich polityków, czy podających się za polskich polityków i podających się za polskich komentatorów. Polityk wykorzystuje dominującą pozycję w organizacji do wymuszenia uległości. To jest dokładnie to samo. Zagranie głównie pod politykę w swoim kraju. To trzeba bardzo ważno powiedzieć. Merkel ma za chwilę wybory. Chce po prostu wyjść na silną. Tutaj Polska oraz Węgry są takim symbolem, tak jak ta wioska galicyjska na Asterixie, nie? Tutaj wszędzie jest ten Julek Cezar, tutaj podbił prawie całą Europę, wszyscy składają mu hołd, a tu jest taka wioska Asterixa i mówi mu o, no to my z Węgrami też jesteśmy tacy, o, tu wszędzie jest piękne multikulti, ubogacenie kulturowe, zasiłki, mieszkania, w ogóle super, a w Polsce jest taki znak z takim brzydkim słowem na W, nie? No właśnie, i to Angeli się bardzo nie podoba. To tak nie może być. Jeszcze ktoś pomyśli, że to w Polsce jest normalnie, nie? Zwłaszcza, że tych ataków, zamachów i przerażających innych dziwnych rzeczy jest zatrzęsienie i coraz trudniej sprawiać, żeby to się nie przedostawało do mediów, nie? Na przykład w tej chwili w Paryżu możecie sobie obejrzeć materiał, dam wam może linki w opisie, jak się jarają samochody. I też... Widzieliście gdzieś w jakiejś dużej stacji informacyjnej, żeby Paryż płonął? No nie, prawda? Nic wam nie mówili. To przepraszam bardzo. Czy ci źli ludzie są tak bardzo nastawieni anty do imigrantów, choć ciekawe, nie do arabskich imigrantów i chyba nawet nie do muzułmańskich imigrantów, tylko w ogóle do innych imigrantów, bo to chyba nie tacy palą te samochody, że aż podpalili samochody tylko po to, żeby je skręcić? Jakichś statystów też powydajmowali to?
Naprawdę? To wszystko przerażające, prawda? Także, także Angela musi pokazać, że jest silna, a to może zrobić m.in. poprzez zmuszenie nas, Polaków, czy nas, Polski, do uległości. Natomiast Trump zalicza porażki w polityce wewnętrznej. Wybory to jest zaraz po wyborach. Natomiast słabnie mu poparcie, bo Trump wygrał m.in. dzięki temu, że ludzie uznali go za silnego. A on teraz ma problem z realizowaniem swoich obietnic wyborczych, ponieważ tutaj jeden sędzia za drugim mu pierdziela dekrety. W związku z tym on też chce pokazać siłę, że o proszę bardzo, ta baba mi dokuczała, to ja go ją teraz zgnoję. Trochę na zasadzie takiej, patrz ty sędzio taki i owaki, ja jestem wielki Donald Trump i nie będziesz mi tutaj jakichś wyroków, których ja nie akceptuję, wygłaszał, tak? Trochę na tej zasadzie, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne, to jest inna zupełnie kwestia. Mówię, jak moim zdaniem on myśli. Do nas też, to jest bardzo ważne powiedzieć, do nas też za chwilę się przyczepią tak zwanych uchodźców. To, że w tej chwili się nie przyczepili, dziwne. Zobaczycie, że za chwilę się przyczepią. Za chwilę ruszy nowa, gigantyczna fala. Grecy i Włosi mają już po prostu dość. Zwłaszcza Grecy, ponieważ ich nie stać. Oni się borykają z gigantycznym kryzysem finansowym. Od dawna nic nie słychać o żadnej pomocy na nich i pierdziela się dziesiątki tysięcy ludzi po prostu. I co oni biedni mają z tym zrobić? Dodatkowe jeszcze koszty. Amerykę za dużo straci, jak ich przyjmie. W związku z tym zobaczycie. Wspomnijcie moje słowa. Za chwilę znowu się zacznie akcja pod tytułem przyjmijcie tak zwanych uchodźców. Znowu będzie podnoszony system tej przymusowej relokacji. Znowu będzie mówione, jak nie chcesz przyjąć, to zapłać. To wszystko wróci. Po prostu zapierdziela do nas wielka fala. Którą w dodatku Erdoğan, tak. Szef Turcji będzie napędzał jak się tylko da. Chociażby po to, żeby się zemścić na tym, że mu się Angela Merkel postawiła, nie? W związku z tym on będzie pchał, ile się tylko da. No, a zdaje się, że wczoraj była już ładniejsza pogoda. Poczekam jeszcze kilka dni, może tydzień, zobaczę, że ta ładniejsza pogoda się utrzymuje, może robi się coraz bardziej spokojnie i będzie fuu! A my jak zwykle, jako Europa, oczywiście nie możemy zareagować prawidłowo, tylko będzie, będzie, że rozlokowujemy. Z jakich powodów tak się dzieje, że jesteśmy zalewani tą falą, znaczy, że dajemy się zalewać tą falą, no to jakby to ładnie powiedzieć, są to powody, których nie da się wytłumaczyć racjonalnie, nie ocierając się o spiskowe teorie. Po prostu nadal nie chcemy uszczelnić zewnętrznych granic i tych ludzi tutaj do nas nie wpuszczać. Zastanawiam się, czy my jako Polacy jednak tam nie przyjęli też, czy nie, albo nie wpuścili jakiejś partii tych tak zwanych uchodźców czy imigrantów. Po prostu pojawiają się informacje o zatrzymaniach na granicy i złapanych w transporcie nielegalnych imigrantów, ale ile przepuścili? O tym już tak nie ma informacji. Jest tylko informacja, że iluś tam zatrzymali, a ilu puścili? Oraz jest informacja o tym, że iluś tam wyłapali w transportach, a ilu nie wyłapali. Mówię to o tym, że na przykład że u mnie na dzielnicy muzułmanie zrobili się coraz bardziej widoczni. Jeszcze kilka lat temu w ogóle nie byli widoczni. Ja miałem sąsiada na piętrze Turka i nic, zero. On mówił po polsku, jego żona chodziła bez zasłoniętych włosów. W ogóle człowiek się nie mógł kapnąć, że to są muzułmanie. A tak od jakiegoś roku zaczęli się robić niesamowicie widoczni. Mam wrażenie, że zrobili się też coraz bardziej tacy, można powiedzieć, pokazują swoją arogancję. W dzień mniej ich widać. W dzień widać tylko te opatulone kobiety, którymi widać coraz mniej ciała. Natomiast w nocy, przynajmniej u mnie na osiedlu, widać już powoli takie grupki sobie zaczynają chodzić. Takich 6-8 kolesi, takich mówiących ewidentnie w języku arabskim, ewentualnie w tureckim. Ja tam parę słów, powiedzmy, że bo no, nawet jak nie znasz języka, to szukran i tashakir rozpoznasz, nie? No i oni tak trochę, no nie wiem, czy jest tak, że oni zrobili się bardziej widoczni, czy że jest ich trochę więcej. To ciekawe jest, naprawdę ciekawe. Tutaj, co jest jeszcze ważne, że Merkel ewidentnie szukała Kaczyńskiego. To o tym miałem oddzielnego vloga zrobić, ale powiem w tym.
to widać bardzo mocno po tym, jak było z Tuskiem. Ja nie będę oceniał, czy postawienie się Angeli Merkel przy wyborze Tuska było słuszne czy niesłuszne, ale ewidentne, to było naprawdę ewidentne, że Angela przyjechała do Polski z jakąś propozycją i usłyszał Kaczyński, pan prezes Kaczyński. Ja mam szacunek do tego człowieka. Tak, mam szacunek do pana Kaczyńskiego. Jak mówię pani Merkel, tym bardziej powinien mówić pan Kaczyński. Przepraszam, to powinno być per analogia. No to pan Kaczyński ewidentnie usłyszał od pani Merkel, że no jak się, zresztą zostało wiele razy powiedziane, że jak się, no jak nie będziecie chcieli, to go nie wybierzemy, nie? A potem się okazało, że go nie chcieli, a i tak chcieli go wybrać, dlatego to działanie Polski było tak bardzo spóźnione i tak bardzo chaotyczne i czym w sumie to później wygrali. Także Merkel rozegrała Kaczyńskiego, pana Kaczyńskiego jak chciała. To tyle. No i ostatnia rzecz, którą widać tutaj jak na dłoni, że pieniądze z Unii są w zamian za wolność. Tak, po prostu tak, że my musimy wpłacać do wspólnej kasy. Nasza gospodarka jest już uzależniona unijnej. No jak nie dostaniemy tych pieniędzy, no to dupa, tak? To tak warto powiedzieć, że to też nie jest dokładnie tak, że oni nam dają prezenty. My się składamy. Składamy się do wspólnej kasy i mamy prawo tej wspólnej kasy później brać. Zwłaszcza, że no, zagraniczne koncerny, chociażby jak pokazał vlog, że o tym, że w polskich hipermarketach czy przeciach sprzedaży kupuje się często gorsze produkty niż odpowiedniki na zachodzie, za to droższe, że polska pasta do zębów dokładnie o tej samej nazwie, tej samej marki ma gorszy skład niż odpowiednik niemiecki, albo polskie chipsy mają zupełnie inny skład, albo polskie maślane bułeczki są nie na maśle, a niemieckie są dokładnie te same, no to też jesteśmy takim trochę rynkiem zbytu gorszego sortu, nie? Tyle moi kochani. Jeśli się podobało, zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów. W tej chwili z prawej lub z lewej strony pojawiają się miniaturki. Polecam kliknąć, obejrzeć. Jeśli macie włączone notacje, to od razu będą w playlistach. Jeśli nie, to w opisie macie linki do tych vlogów. Możecie sobie po prostu kliknąć na przykład na telefonie. No to i wtedy prośba, żebyście to dodali jakoś do jakiejś playlisty i obejrzeć w playliście. Na przykład można kliknąć lajka. Wtedy z automatu doda się do playlisty ulubione i już będzie oglądane w playlistach. O lajki swoją drogą też proszę i komentarze. Każdy lajk, każdy komentarz. To wszystko się bardzo mocno liczy do statystyk. A im lepsze statystyki, tym vlog ma więcej wyświetleń. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa!